Ja zacznę od tego, co powiedział pan profesor przed chwilką. Mianowicie są granice nauki. Wiedza, jak wiemy, nie jest jedynym sposobem na rozpoznawanie rzeczywistości. Wiedza nie jest jedynym sposobem. Stąd, jeśli pozwolicie, chcę powiedzieć także, że zmartwychwstanie to pewna rzeczywistość, którą się zajmują historycy, ale jednocześnie taka, która wykracza poza naukę. Ja bym to określił jako metahistoryczne. Więc to wydarzenie historyczne z jednego powodu, o którym jeszcze będę mógł powiedzieć, ale metahistoryczne. Tutaj pozwoliłem sobie nawet jedno zdanie z Renaobie Kierkegaarda, który jest popularnie u nas nazywany Kierkegaardem. On powiedział kiedyś coś takiego. Zmartwychwstanie Jezusa to fakt historyczny, ale jednocześnie taki fakt, w który trzeba uwierzyć. Bardzo ładnie to powiedział. Będę to powtarzał zawsze, ponieważ jest to największa prawda na temat zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to fakt historyczny, ale jednocześnie taki fakt, w który trzeba uwierzyć. To jest właśnie to, że zmartwychwstanie jest z jednej strony historyczne, z drugiej strony metahistoryczne, a więc wykraczające poza, ponad to, co należy do przestrzeni badawczej historyka. Pamiętając o tym, będziemy mogli pójść kawalącik dalej. Krótki plan wykładu, bo trzeba by było powiedzieć mniej więcej, o czym będzie, więc czego można się spodziewać po historyku? No po historyku spodziewać się można tego, że nam przedstawi po pierwsze źródła, tak, a potem ewentualne jakieś wnioski. Pozwoliłem sobie więc podzielić cały wykład na trzy części. Pierwsza część to przedstawienie, prezentacja źródeł. I tutaj w pierwszej części źródła pozachrześcijańskie, źródła chrześcijańskie oraz to, co jest pomiędzy, czyli to, co możemy ustalić jako historycy, jako bezsporne fakty. Co ze źródłami? Jest taka książeczka wydana całkiem niedawno, bo w 1998 roku, która właśnie tak się tytułuje, Wielki Przekręt. Wielki Przekręt, co Jezus naprawdę powiedział i zrobił. Jakbyście chcieli się zorientować, co Liedemann na ten temat uważa, to proponuję do tej książeczki zwrócić. On pisze o zmartwychwstaniu jako wielkim przekręcie. Stąd pomyślałem sobie, że może nawiązując do tego, organizator właśnie tak zatytułował. Zmartwychwstanie jako wielki przekręt. Czy to jest wielki przekręt? Tutaj odwołujemy się do podstawowej jakby metodologii, jaką korzystamy jako historycy, a mianowicie do tego, że to, co wiemy o Jezusie, wiemy albo z wiarygodnych źródeł, albo z tego, co ktokolwiek nam cokolwiek tam opowiada. Wiecie, w naszym świecie jest tak, że o Jezusie mogą mówić wszyscy, tak? Dan Brown, cała masa Cameronów i cała masa innych ludzi. Każdy, kto chce coś powiedzieć o Jezusie, ma prawo, tak? Historyk tym się różni od wszystkich pozostałych, że musi poznać źródła i dowiedzieć się, co źródła mówią, tak? I to jest właściwie bardzo fajne, bo może być tak, że po prostu będziemy się egzaltować rzeczami, które nie mają żadnej wartości. A więc do źródeł. Zacznijmy od źródeł tak zwanych pozachrześcijańskich, czyli tych, które nie powstały w środowisku chrześcijańskim. I tu jest katastrofa generalnie. Dla historyka, który chciałby udowodnić zmartwychwstanie, czy chciałby sprawdzić, co to jest, co się wydarzyło 30 roku naszej ery, to oczywiście chciałby sięgnąć do dwojakich źródeł, chrześcijańskich i pozachrześcijańskich. Musimy uczciwie powiedzieć, że jeśli chodzi o pozachrześcijańskie, to na temat zmartwychwstania nikt nic nie pisze. Natomiast na temat Chrystusa w ogóle tak. Mówiąc o Chrystusie, znaczy mówiąc o chrześcijaństwie, mówi się o Chrystusie. Tutaj mamy kilka jakby grup, rodzin tych właśnie autorów. Żydowscy pisarze, do których zalicza się Józefa Flawiusza, ale także Talmud żydowski, taki paszkwil żydowski, Toledot Jeszu. Z drugiej strony grecka literatura z Lukianem Samosaty, oczywiście z Celsusem, którego warto będzie przywołać, i jeszcze kilkoma innymi osobami. Bardzo znana literatura rzymska w tym zakresie, a więc Swetoniusz, Tacyt, Pliniusz, prawda, Marek Aureliusz, moglibyśmy tu jeszcze kilku wymienić. Oni, tu jeszcze syryjski występuje autor Mara Bar-Sarapion. Wszyscy oni, może poza Celsusem i w pewnym sensie, jak zaraz zobaczymy, Flawiuszem wątpliwie, stwierdzają, że był Jezus z Nazaretu, ale podkreślają walor jego śmierci. To znaczy mówią, umarł. Tutaj najbardziej klasyczny jest oczywiście Tacyt, którego pozwolę sobie przywołać.
twórca tego imienia, czyli twórca chrześcijan, to niejaki Chrystos, on tak używał, nie Chrystos, tylko Chrystos. Później łacinnicy będą pisali Chrystianos, a nie Chrystianos, jak powinno być. Został za panowania Tyberiusza przez prokuratora Poncjusza Piłata ukrzyżowany, skazany na śmierć. Skazany na śmierć krzyżową. I już dalej nie mówi, że zmartwychwstał, albo mówią, że zmartwychwstał, nic więcej. Lukian Samosaty w takim dziełku Żywot Peregryna, w którym opisuje pewnego człowieka, filozofa, który przystał do grupy chrześcijan, a potem się po prostu od tej grupy odłączył, też wspomina fakt, że był taki mędrzec w Galilei, który nauczał, który został ukrzyżowany i nazywa go ukrzyżowanym mędrcem. Ale nie zmartwychwstałym, tylko ukrzyżowanym, rozumiecie? W tym sensie starożytni pozachrześcijańscy pisarze, kiedy wspominali to Jezusa z Nazaretu, kiedy mówili o Jezusie, to mówili o nim jako o osobie, która żyła, istniała, została zabita i na tym się kończy jego historia. Ale powiedziałam, że Józef Flawiusz robi pewien wyłom. Józef Flawiusz ni stąd, ni zowąd, jako kapłan żydowski, głęboko przekonany co do judaizmu, w pewnym momencie w swoim dziele pod tytułem Dawne dzieje Izraela, zwane Antiquitatis Judaica, stwierdza, że jest głęboko przekonany, że Jezus zmartwychwstał. Stanowi tylko pewien problem. Mianowicie dzisiaj praktycznie żaden historyk nie uważa, że jest to tekst oryginalny. Mamy do czynienia z interpolacją. To znaczy, oryginalnie możemy powiedzieć, Flawiusz wierzył, że Jezus istniał, pisał o nim. Dowodem jest tekst drugi, który znajduje się o bracie Jezusa, o Jakubie, który został ukamienowany. Fragmencik niżej, może możemy to zobaczyć. Natomiast w tym fragmencie, który tak pięknie mówi o Jezusie jako o zmartwychwstałym Mesjaszu, w którego wierzą uczniowie, nazywamy interpolacją, bo prawdopodobnie znajdowało się tam jakaś bardzo, jakby powiedzieć, głęboko nieprzychylna opinia na temat Jezusa. I któryś z kolejnych kopistów, mierząc się z tym tekstem i musząc powtórzyć za Flawiuszem właśnie różne tezy, że on nie wierzy w to, że zmartwychwstał, po prostu zmienił ten tekst i w ten sposób wyszło nam, że Józef Flawiusz jest Żydem, kapłanem, który nie będąc chrześcijaninem, był wyznawcą Chrystusa i uznawał, że Jezus zmartwychwstał. To jest w związku z tym bardzo nierealne. Dlatego tego tekstu się nie za bardzo, nie można nim się specjalnie posługiwać, ponieważ ma te kłopoty. Następny tekścik poza chrześcijańskich to Celsusa. Celsus pisał około 175 roku tak o chrześcijanach. Głupia jest ich wiara, że przetrwają tylko oni, i to nie tylko jako żywi, ale również ci, którzy wcześniej poumierali, wyjdą z ziemi, odziani we własne ciało. Nadzieja zaiste godna robaków. Czyż bowiem jakakolwiek dusza ludzka pragnęłaby powrócić do zgniłego ciała? Tutaj o tym zgniłym ciele już było, więc pozwólcie, że nie będę kontynuował. Celsus jest ewidentnie platonikiem, dla którego idea powrotu do duszy, do ciała jest po prostu absurdalna. Jest dla niego tak absurdalna, że po prostu wyśmiewa. Ale pisze dalej, kawaloncik dalej, wszystko cytuje Orygenes w przeciwko Celsusowi dziełku, w którym zbija te argumenty. Pisze tak, twierdzicie do chrześcijan, że za życia nie pomógł sobie, natomiast po śmierci i zmartwychwstał, pokazał ślady męki, ręce przebite gwoździami. Któż to widział? Mówi dalej. Jakaś szalona kobieta, jak mówicie, i może jeszcze ktoś z tej samej bandy oszustów, kto dzięki naturalnym skłonnościom uległ złudzeniom, albo jak to się często zdarza, miał chorą wyobraźnię, która przedstawiła mu jego własne pragnienia jako rzeczywiste fakty, albo co jeszcze najbardziej prawdopodobne, chciał tak wspaniałym cudem oszołomić innych i swym kłamstwem pobudzić do działania innych oszustów. Mamy więc klasyczne teorie. Dzisiaj każdy, kto stawia jakby kropkę nad i po tych zdaniach, nie musi wymyślać już niczego więcej. Mamy tutaj wszystko. Oszustwo, kłamstwo, to wszystko, co możecie znaleźć na Facebooku, na stronach internetowych, kiedy wchodzicie w różne, nie tylko ateistyczne, ale jakieś takie prześmiewcze rzeczy. Wszystkie te argumenty Celsus wymyślił, właściwie nie trzeba już i pisać, po prostu cytować Celsusa. On to wszystko już zrobił. To i tyle, jeśli chodzi o pozachrześcijańskie. A jeśli chodzi o chrześcijańskie,
Czy Ewangelia jest źródłem historycznym? Tu musimy postawić sobie pierwsze pytanie z ważnych i odpowiedź, mówię ją jako historyk, jest tak, ale z uwzględnieniem pewnych wątpliwości. Tak, dlatego że zgodnie z zasadami sztuki, historią jest, źródłem historycznym jest to, co powstało w danym okresie historycznym. A więc co powstało w tym okresie historycznym jest więc źródłem. Ale trzeba pamiętać, że Ewangelia to nie jest po prostu biografia Jezusa. Ewangelia to nie jest po prostu chronologia życia Jezusa, tak? Każdy, kto zna troszkę Biblię, wie, że na przykład w Ewangelii Jana na 21 rozdziałów, 12 rozdziałów dotyczy śmierci Chrystusa. Prawda? Nie mamy wcześniejszych okresów. A więc Ewangelia to nie jest po prostu biografia Jezusa, to nie jest chronologia, to jest żywy przekaz jakby kerygmatu, że Jezus jest zapowiadany Mesjaszem i dowód na to w postaci tego, co robił, to, co mówił. To jest właściwie definicja Ewangelii. W tym sensie musimy też zrozumieć, że kiedyś inaczej uprawiało się historię niż dzisiaj. W XIX wieku Niemcy wymyślili, możemy tak powiedzieć, metodologię, która polega generalnie na tym, że historia jest po prostu rekonstrukcją faktów. Ale w starożytności nikt tak historii nie tworzył. Historia to nie tylko w starożytności rekonstrukcja faktów, ale znaczenie faktów. I tutaj te różnice między współczesną metodologią historyczną, a tą historią, jakby powiedzieć, antyczną, są duże. Stąd jak przykładamy, jakbyśmy chcieli czytać Ewangelię wszystkie, a i dzieje apostolskie, i listy w taki sposób, jak dzisiaj tworzy się historię, to oczywiście to nie do końca pasuje. Ale musimy to uwzględnić. Opinio communis, czyli taka powszechna zgoda co do tych faktów dotyczących Jezusa, jest następująca. Ewangelie kanoniczne są najlepszym źródłem naszej wiedzy. I tak mówią teologowie, religioznawcy, historycy. Ewangelie kanoniczne. Nie wierzcie w to, że są inne źródła lepsze nad Ewangelie kanoniczne dla osoby Jezusa Chrystusa. Oczywiście są ludzie, którzy tak mówią. Jest tak bardzo modna, była swojego czasu, gdzie jest seminar, także Jesus Project, takie ośrodki badawcze, które z założenia wychodzą, że Jezus był takim normalnym, zwykłym śmiertelnikiem i nie może być mowy o zmartwychwstaniu. To gdy ktoś ma takie założenie, to oczywiście jemu te źródła nie pomogą. Tu jest taki przedstawiciel tego środowiska, jest teologiem, nazywa się Price, Robert Price. Ci, którzy są teologami, pewnie go znają. Powiedział, generalnie jest zdania, że Jezus nie istniał, ale kiedy go tam już stwierdzono, że jednak chyba istniał, to mówi tak, możliwe, że istniał, ale nie będziemy tego wiedzieć, chyba że ktoś znajdzie jego pamiętnik lub jego szkielet. To jest bardzo ciekawa wiadomość, bo to jest mniej więcej tak samo, jak Ewangelie mówią, że zmartwychwstał, jak historycy mówią, że Cezar został po śmierci spalony i może powiemy tak, nie wierzę, że Cezar żył, dopóki nie znajdę kości. No tak, nie znajdę kości spalony, no ale niestety. W Nowym Testamencie są grupy świadectw, które moim zdaniem pokazują nam doskonale, że uczniowie od samego początku wierzyli, że zmartwychwstał. I to jest jakby podstawa naszego rozumienia jakby tej tezy historycznej. Ta teza pokazuje nam, że Paweł, pisząc około roku 50, list do Tesaloniczan, który został tutaj przedstawiony, pochodzi z okresu przed 50, jest starszy niż Ewangelię, mówi o Jezusie, który zmartwychwstał. Paweł w liście do Koryntian, czyli około 55 roku, pisze, że przejął jako już tradycję, która już istnieje, że Jezus zmartwychwstał, że pokazał się apostołom i wymienia tutaj po kolei. I musimy powiedzieć tak, jakie są bezsporne fakty. Po pierwsze, bezsporny fakt jest taki, że Jezus żył. Poza tymi ludźmi, którzy chcą się upierać, że nie żył, jest ich jakiś margines, ale każda nauka, tutaj trzeba powiedzieć, ma zawsze ten margines i to jest zdrowy margines. Dobrze, że jest taki margines. Po drugie, musimy przyjąć za bezsporny fakt, że Jezus zgromadził grupę uczniów przed swoją śmiercią i jest tutaj kilka na to bardzo jasnych dowodów. Po trzecie, bezspornym faktem jest, że ta grupa istniała dalej, choć nie miała prawa. I tutaj trzeba by było uwzględnić coś takiego,
takiego, że w momencie, kiedy ginie przywódca, grupa się rozpada. Mamy kilka dowodów na to w starożytności, że po prostu rozpadła się. Były takie grupy, byli tacy nauczyciele, bardzo charyzmatyczni, wiodący, ale kiedy ich zabrakło, ludzie się po prostu rozpadli. I musimy powiedzieć, tutaj jest taki przykład tego. Mamy między innymi w Dziejach Apostolskich, mamy przynajmniej dwa teksty, może trochę więcej, które mówią o tym, że takie grupy się rozpadają. Pokazują to nawet również, pokazują to Ewangelię, że uczniowie po śmierci Jezusa nie byli entuzjastycznie nastawieni do idei zmartwychwstania, a raczej byli wycofani i byli gotowi odejść. Mówili wręcz, że po prostu ich życie właściwie z Chrystusem się kończy. I musimy sobie zadać takie pytanie, które jest chyba najważniejsze w całym tym wykładzie, nim będziemy powoli kończyć. Historycy zakładają zaistnienie pewnego impulsu. Impulsu, który odwrócił tendencję właśnie taką rozproszenia i nadał ruchowi Jezusa, czyli temu tej najwcześniejszej postaci Kościoła, nadał tendencję jakby do ponownego zintegrowania. Co to był za impuls, który powodował, że to, co powinno się rozpaść, nagle się zintegrowało? Nauka odpowiada na to, jakby te teorie, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Oszustwo, kłamstwo, może także jeszcze jakieś wizje, halucynacje, bo ja oczywiście tutaj te wątki też mógłbym zaprezentować. Ale musimy powiedzieć śmiało, mamy zbyt krótki czas, by założyć, że to po prostu było wydarzenie jakiekolwiek inne, poza tym, co tu chyba Strauss ładnie napisał, ateista, który napisał tak. Historyk musi uznać, że uczniowie byli przekonani, że Jezus zmartwychwstał. Uczniowie byli przekonani, że Jezus zmartwychwstał. To jest jakby zasada, którą przyjmujemy. Oczywiście ktoś może powiedzieć tak, oni byli przekonani na podstawie halucynacji, na podstawie jakichś fałszerstw i tak dalej. Oczywiście wkraczamy w metahistorię. W tej metahistorii została oczywiście jakby dwa ślady. Ten pusty grób i to przekonanie apostołów, że spotkali się ze zmartwychwstałym i ten zmartwychwstały nie przypominał kogoś, kto został przed chwilką zabity, ledwo żywy. Przypominał im Pana świata, Pana czasu, Pana, który jest Bogiem ludzkości, a nie jakiegoś kogoś, kto ledwie chodzi, albo kto kłamie i oszukuje i mówi, żeby takie kłamstwo powtarzać. Chrześcijaństwo, jeśli by rzeczywiście stwierdzić, czym jest, to może takie zdanie, które pozwólcie na koniec tutaj przywołamy. Chrześcijaństwo nie zrodziło się z nauki Jezusa. Chrześcijaństwo zrodziło się z faktu zmartwychwstania. Nie dlatego są chrześcijanie, ponieważ Jezus miał taką naukę jak Konfucjusz, jak Budda, jak Mahomet, tylko dlatego, że zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, chrześcijaństwa by nie było. I tym zdaniem pozwólcie sobie zamkniemy tę część. Dziękuję bardzo za uwagę.